tańczą nasze serca, niech tańczą nasze serca, płonąć razem z Tobą drzewami. Niech tańczą nasze serca, niech tańczą nasze serca, płonąć razem z Tobą drzewami. Dzisiaj postaraliśmy się przygotować nowy wystrój tej sali, ale on ma towarzyszyć też takiemu otwarciu, bo uważamy, że nasi klienci, takich trzeba nazwać, mają prawo do tego, żeby ślub odbył się, to wyjątkowe spotkanie dwóch ludzi w wyjątkowym miejscu. Postaraliśmy się o nastrojowe tło, o kolorystykę, o wykonanie z tego sposób wyjątkowy, ale to też ma być miejsce, które będzie służyło nam, pracownikom. Chcemy, żeby ta sala wielofunkcyjna miała swój czas wesela, ale też czas żniw, pracy i takiego bieżącego działania. Ta inwestycja nie mogłaby się obyć bez wsparcia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, za co serdecznie dziękujemy. Proszę przekazać panu wojewodzie i panu dyrektorowi serdeczne podziękowania za wsparcie w procesie modernizacji Urzędu Stanu Cywilnego. Ta modernizacja, to wykonanie nie mogłoby się też odbyć bez wykonawcy, bez pana Mariusza Poluchowskiego. Bardzo dziękujemy za cierpliwość. Jeszcze raz cierpliwość i cierpliwość do nas. Pani kierownik, panu burmistrzowi, wszystkim państwu szczęść Boże na tą pracę. Bo to Boże błogosławieństwo nie tylko zatrzyma się w tym miejscu, ale ona też przejdzie na inne działy. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.